Powiedziałbym, że status tej debaty był płynny. W ogniu dyskusji debaty dzisiejszej i Państwa spotkań się wyłonił, więc też trudno się było do niej przygotować bardzo szczegółowo, ale myślę, że po tym, co Państwo usłyszeli, co usłyszeliśmy tutaj, przychodzi chyba czas na taką rozmowę o tym, bo posiadając już wiedzę fachową, czym są zagrożenia, czym są nadużycia prawa związane z całą tą filozofią wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Czas się zastanowić nad tym, co oznacza to dla demokracji rozumianej w taki sposób uczestniczący, co to znaczy dla wszystkich tych, którzy próbują przebić się z głosem, czy krytycznym, czy próbującym zatrzymać tą taką niezwykle umotywowaną ekspansję myślenia o tym, czym ma być wydobycie gazu łupkowego w Polsce. I to chyba będzie temat tej naszej rozmowy, czyli to jest to kluczowe pytanie, jak wydobycie gazu łupkowego ma się de facto do wartości demokratycznego państwa. No ja ze swojego małego doświadczenia chciałem powiedzieć w dwóch rzeczach. Z rozmów takich w kuluarach polityki, tak bym to nazwał, wiem, że samo wydobycie gazu łupkowego jest jakąś kompletną ideą fix samego premiera Donalda Tuska, po prostu. Być może w tym kontekście trzeba patrzeć na bardzo wiele ruchów politycznych, to znaczy trzeba przypomnieć, skąd wziął się obecny minister ochrony środowiska w tym momencie, kiedy jakby ten brak debaty, ale konkretne decyzje w sprawie wydobycia gazu łupkowego wchodzą w życie. No, wziął się z Ministerstwa Gospodarki. To właściwie jest ewenement na skalę światową i europejską, tak? Czyli człowiek z ministerstwa, które ma kompletnie sprzeczne... Proszę? Nie jeden w Polsce ewenement. Tak, ale chodzi o to, że to jest jakby, to są ministerstwa, które mają sprzeczne zadania, po prostu. Z drugiej strony, no, mamy błyskawicznie idące zmiany w prawie, które przechodzą przez parlament, i prezydenta bez dyskusji de facto, tak? Mamy protesty społeczne, które nie wybrzmiewają właściwie poza lokalną społecznością. Sam przez 10 miesięcy w roku 2012, będąc szefem tygodnika Przekrój, no, wielokrotnie próbowaliśmy, zajmowaliśmy głos i opisywaliśmy kwestię wydobycia gazu łupkowego w Polsce krytycznie, reportażowo. No ale koncern, w którym ja pracowałem, głosem dużo bardziej silniejszym, czyli na przykład językiem dziennika Rzeczpospolita, mówił coś kompletnie innego, prawda? No nas w każdym razie wyrzucono po 10 miesiącach, nie tylko z tego powodu, ale z paru innych. No a dalej ta narracja trwa. Także i wreszcie, ale chciałem o jednej optymistycznej rzeczy jeszcze powiedzieć Państwu, jakby tytułem wstępu i trochę uzasadnieniem mojej obecności tutaj. W listopadzie 2011 roku byłem jednym z współuczestników takiej akcji protestacyjnej w hotelu Intercontinental w Warszawie, tutaj niedaleko, w którym odbywała się gigantyczna, światowa właściwie konferencja firm wydobywających i ropę, i gaz łupkowy, dzięki akcji aktywistek i aktywistów z całej Polski. Ta konferencja została na kilka godzin zakłócona, właściwie to był jeden z pierwszych takich widocznych protestów, bo był w Warszawie, bo udało się ściągnąć jakieś media. I to, co chciałem powiedzieć, oprócz mnie tam wszystkie osoby zostały aresztowane, które brały udział w tym, części tego protestu, ja byłem mediami, więc mi się udało. Natomiast pozytywna informacja jest taka, i to jest trochę wstęp do naszej rozmowy, to znaczy, że tu jest szansa na jakieś przedarcie się z tym przekazem. To był wyrok sądu. Wszystkie te osoby stanęły przed sądem i wszystkie zostały uniewinnione przez sąd, ale to, co najciekawsze, to jest to, że sąd zgodził się z argumentacją obrońcy, adwokata, który powiedział, że te osoby weszły na tę konferencję jako głos społeczny, kompletnie nieobecny. Na tej konferencji, w tej konferencji uczestniczyło około 300 osób, ale wstęp na nią był płatny, od 1500 euro do 5000 euro kosztowało wejście, tak?
to oczywiście zamknięte światy brały udział w tej rozmowie. I sąd przyznał rację, że w takiej debacie, która dotyczy tak niezwykle ważnego również społecznego problemu, jakim są konsekwencje wydobycia gazu łupkowego, po prostu ten głos społeczny musi być słyszany i że ta grupa protestujących odegrała właśnie rolę tego głosu. Więc to oznacza, że jest jakieś światełko w tunelu. To znaczy, że rodzaj determinacji i przedzierania się z tym głosem krytycznym, czy próbującym po prostu nadgryźć taką właściwie wszechobejmującą narrację o tym, że będziemy Arabią Saudyjską Europy Środkowo-Wschodniej i wszyscy będziemy bogaci, bo to jest niestety ta opowieść. My tu żyjemy w rzeczywistości z jednej strony opartej na wielkich pieniądzach, a z drugiej strony na argumentacji baśniowej. I te dwa światy doskonale razem funkcjonują. To jest nasz problem niestety. Tak? Także zapraszam do tej debaty. Też, jak rozumiem, tutaj Państwo będziecie mogli zabierać głos. Może zaczniemy od tych miejsc, gdzie ten opór się w rzeczywistości wydarza, gdzie lokalne społeczności są w stanie i się zmobilizować i próbują się przebić. Ja jeszcze byłbym nieuczciwy, gdybym nie powiedział czegoś bardzo krytycznego o świecie, z którego ja się wywodzę, czyli z mediów. No myślę, że tu oprócz tego, że rząd prowadzi swoją politykę i to można zrozumieć. Problemem jest to, że w normalnym, demokratycznym kraju na ręce rządowi patrzy opozycja z jednej strony polityczna, a w tej sprawie w Polsce tak się nie dzieje, ponieważ obserwujemy ponadnarodową zgodę, ponieważ wszyscy na to bogactwo liczą, bo będą wtedy mogli dobrze z tego żyć, ale co gorsza, obserwujemy absolutną inercję mediów, tak? Mediów, które są niezainteresowane tematem, mediów, których nie interesują rzeczy, które wydarzają się poza Warszawą, mediów, które nie są w stanie prześledzić nawet części tych rzeczy, o których my się dowiedzieliśmy tutaj dzisiaj, a te osoby, które się interesują problemami związanymi z wydobyciem gazu łupkowego, wiedzą od dawna. Otóż mediów to nie interesuje. Media są w tej grupie baśniowej z przymierzeńcem i rządu, i opozycji. To jest wstrząsające zupełnie. Dobrze, już przepraszam bardzo. Nazywam się Tomasz Derkowski, reprezentuję Stowarzyszenie Ostoja Brodnicka. My też mamy to nieszczęście, że na naszych terenach są dwie koncesje firmy Talizman i Maraton. Z Talizmanem jakoś sobie poradziliśmy, mając nasze dalekosiężne koneksje i Talizman się wycofuje, oczywiście to żart. To nie my spowodowaliśmy. Natomiast chciałbym powiedzieć już zupełnie poważnie, że my widzimy, że konsultacje społeczne ze społecznościami na temat wydobywania gazu łupkowego ograniczają się do tego, że liderzy tych stowarzyszeń mają konsultacje, ale z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do tej pory żaden przedstawiciel władzy lokalnej nie wystosował zaproszenia do stowarzyszenia naszego, żeby porozmawiać, coś uzgodnić. Natomiast dwukrotnie ja osobiście miałem wizytę ABW, gdzie starano się poznać motywy naszego działania i tak wygląda demokracja w Polsce. Byliśmy zaproszeni przez media do udziału w programie w TVP Bydgoszcz. Także media starają się, przynajmniej niektóre, pokazywać prawdziwe oblicze zagrożeń. I powiem tak, debata była bardzo ciekawa, natomiast firmy łupkowe mają tendencję robienia tak zwanych uników. Pomimo zaproszenia nikt nie zjawił się z korporacji łupkowej, nie zabrał głosu, nie chciał dyskutować. Więc to też dla nas jest dużym problemem, ponieważ jeżeli my nie wymienimy się z nimi poglądami, jeżeli nie zadamy im wprost pytań, to nie ma odpowiedzi. Kolejna rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to nowe prawo geologiczne i górnicze, które ma za moment być nowelizowane, stwarza nowy problem, ogranicza dostęp do postępowania administracyjnego
dla stowarzyszeń, które działają krócej niż rok. Czyli znowu ogranicza się udział społeczności, ograniczając dostęp do postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji środowiskowych. Czy na tym polega demokracja? Bardziej, że rejestrację stowarzyszenia tak długo blokowano. Tak jest. Ja może nie będę opowiadał o tym, co się dokładnie wydarzyło u nas w terenie. Zapraszam wszystkich na stronę internetową ostojabrudnicka.pl. Wszystkie kwestie są tam bardzo dokładnie opisane. Udokumentowaliśmy naruszenie koncesji przez firmę Maraton, gdzie pomimo zakazu naruszyła teren Natury 2000. Przeprowadziła badania sejsmiczne wbrew zapisom koncesji. Ministerstwo Środowiska nie wyciągnęło żadnych konsekwencji. Odpowiedziało enigmatycznie poprzez, podejrzewam, jakieś biuro prawne, bo język jest bełkotliwy dosyć, że nie było żadnego tematu. Może zróbmy tak, że najpierw spróbujmy przejść kolejkę panelistek i panelistów, a potem państwo się włączą do debaty, dobrze? Proszę państwa, ja chciałbym, żeby ta debata coś wniosła i myślę, że warto by było, gdybyśmy z sali i może my mieli rzucili jakieś pomysły, co możemy zrobić dalej. Za moment ruszy bardzo duża kampania na rzecz poszukiwania i wydobywania łupków w Polsce. Wiemy, że nasz rząd przygotował potężne środki, żeby w mediach pokazywały się same pozytywne informacje na ten temat. My jako stowarzyszenia działające w Polsce musimy coś wymyśleć, musimy coś zrobić, bo za moment nasz głos kompletnie będzie niesłyszalny. I zupełnie na koniec, jako może żart, powiem, że ja widzę jedną korzyść z funkcjonowania firmy Maraton w Polsce. Mianowicie ta korzyść polega na tym, że jak się dzisiaj dowiedziałem, wójt sąsiedniej gminy pojął za małżonkę pracownicę Maratonu i niedługo narodzi mi się dziecko. To jest jedyna korzyść, która jest z działania tej firmy w Polsce. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Barbara Siegińczuk, przyjechałam z Zamojszczyzny. My walczymy dla odmiany z firmą Chevron, największym koncernem, potentatem na skalę światową. Tak się złożyło, że Chevron kupił w Polsce 4 koncesje i swoim zasięgiem objął całą Lubelszczyznę. Być może, że ktoś jeszcze pamięta z lekcji geografii, że Lubelszczyzna to jest teren, gdzie jest spichlerz żywieniowy dla całej Polski, dla nas wszystkich. Nie mamy tam żadnego przemysłu. Tam po prostu rozwija się w miarę czyste jeszcze to rolnictwo. W tej chwili firma Chevron opanowała cały ten nasz teren w ramach tych 4 koncesji. I żeby było jeszcze ciekawiej, jedną z koncesji mają na terenie naszego Roztoczeńskiego Parku Narodowego. Więc nie ma żadnych świętości w Polsce, jeżeli o wydawane koncesje. Dopiero słyszeliśmy, że koncesją próbowali objąć teren Piwnicznej, Muszyny. Mamy tutaj Roztoczański Park Narodowy. Z firmą Chevron zetknęliśmy się po raz pierwszy w styczniu ubiegłego roku. Próbowaliśmy się jak najwięcej dowiedzieć na temat gazu łupkowego. Przyznam się szczerze, że z chwilą, kiedy dowiedzieliśmy się, że firma chce rozpocząć działania na terenie wsi Żurawlów, stwierdziliśmy, że nie będziemy nic robić wbrew tamtej społeczności, ponieważ na co dzień mieszkamy w Zamościu, a w Żurawlowie kupiliśmy sobie tylko tak zwany domek letniskowy, więc nie chcieliśmy zaburzać tamtych interesów.
W styczniu dowiedzieliśmy się, że wieś już jest podzielona i większość wsi jest przeciwna działaniu firmy Chevron, więc z zapałem zaczęłam czytać, śledzić strony internetowe i dowiadywać się, o co chodzi z tym gazem. Na początku oczywiście nie mogłam w to wszystko uwierzyć, później zrozumiałam, że my jako społeczeństwo polskie wszyscy zostaliśmy wmanewrowani w coś tak obrzydliwego jak gaz łupkowy. Na naszej społeczności to działa tak, jeżeli sprawa dotyczy konkretnej jednej wsi, ludzie się mobilizują i się sprzeciwiają. Obok wieś już nie ma tego zapału. Wręcz jest tak zmanipulowana przez firmę, przez wójta, że twierdzą, że właśnie przyszedł ratunek dla tej biednej ściany wschodniej. Przyszedł inwestor. Będą drogi, będzie jakaś inwestycja w szkole, będzie praca, więc dlaczego nie chcecie wpuścić firmy? Ale to jest na zasadzie, moja chata z kraja. Ci ludzie nie rozumieją tego, że jeżeli wejdą do jednej wsi na terenie gminy, rozejdą się, jak to mój mąż mówi, rak po organizmie. Ciężko nam się przebić z tymi informacjami. Możemy zebrać tylko jakąś grupę protestujących z tych malutkich wsi. My tą malutką wsią, gdzie jest 21 budynków mieszkalnych, walczymy. Na początku próbowaliśmy, całą zimę tamtą poświęciliśmy razem z Andrzejem, jeździliśmy po wszystkich remizach, gdzie dwa razy w niedzielę mieliśmy spotkania w remizach i pokazywaliśmy filmy, pokazywaliśmy slajdy, mówiliśmy to, czego dowiedzieliśmy się w internecie. Słuchajcie, na jednym z takich spotkań, gdzie przychodzili ludzie, głównie mężczyźni, po kościele, w pewnym momencie przystał pan i mówi tak: ja wiem, dlaczego pani nas tu namawia, żebyśmy nie podpisywali umowy z firmą Chevron, bo pani jest żal, że tej umowy z panią nie podpisali. No i w tym momencie po prostu naprawdę ręce opadają. Jest zawiść, jest no zupełnie brak zrozumienia, a przede wszystkim to, że rząd cały czas tutaj mówi, że będą emerytury, że będzie to bogactwo. Mieszkańcy też mówią, to jest niemożliwe, żeby wójt zgodził się i wydał pozytywną opinię na coś, jeżeli by to było złe, jeżeli by to było zagrożenie. Po prostu tak mocno ufają tej swojej lokalnej władzy. Mówią, że prezydent miasta Zamościa, gdzie te włości zamojskie w większości kiedyś do niego należały, nie pozwoliłby firmie Chevron, tak, Zamojski, nie pozwoliłby firmie Chevron penetrować tutaj tej ziemi. Więc odbijamy się od ścian. Skończyliśmy z rozmowy z mieszkańcami na temat zatrucia, na temat tego, że jest zagrożenie zdrowia, brak wody, bo to po prostu nie docierało do tej społeczności. Wzięliśmy się z innej strony. Wzięliśmy się od strony prawnej. Zaczęliśmy dokładnie czytać wszystkie pisma. Dotarliśmy do, dzięki pomocy niektórych urzędników. No, w Polsce tak jakoś dziwnie się składa, że wszyscy się nauczyli różne rzeczy załatwiać. Więc my też to załatwiamy. I są na urzędach państwowych tacy ludzie, którzy wiedzą, że jest to złe, ale nie mogą ani napisać tego, nie mogą, nawet tutaj dzisiaj bali się przyjechać z nami, ponieważ jesteśmy w takim momencie trudnej gospodarczo Polski, gdzie wszyscy boją się o swoje miejsca pracy. I na tym rząd jedzie. Właśnie na tym, że gaz łupkowy to jest to nasze szczęście, to jest ta nasza przyszłość, to są te emerytury. I jeszcze to, że ludzie boją się tak o miejsca pracy, że wbrew sobie podpisują różne dokumenty. Ale na szczęście działa tak zwana sieć podziemna. Jesteśmy w tym dobrze wyszkoleni. To jest to nasze pokolenie i korzystamy z tego.
mamy dużo sprzymierzeńców. Dzięki temu udało nam się z trudem, ale docieramy do takich dokumentów, których normalnie nie ujrzy nikt, kto próbowałby normalną drogą do tych dokumentów dotrzeć. I w ten sposób blokujemy, ponieważ firma ignoruje wszystkie przepisy. Do tej pory słyszeliście tutaj dzisiaj na tym spotkaniu, że te przepisy są nieszczelne, że te przepisy są nie do końca tak sprecyzowane, które mogłyby tutaj zadbać o nasz interes, o nasze bezpieczeństwo w naszym kraju. Mimo tego, że w sumie jest tyle wyłomów, to i tak ta potężna firma Chevron, ten koncern, pomimo że ma zielone światło dane przez cały nasz polski rząd, przez wszystkich urzędników, począwszy od samej góry do samego dołu, i tak wyobraźcie sobie, nie potrafi przypilnować, żeby załatwić wszystkie dokumenty na czas. Powiem tylko jedną rzecz. Dzisiaj tutaj była taka sprawa, gdzie powiedziano, że ziemie klasy pierwszej i trzeciej wymagają zgody Ministerstwa Rolnictwa. Ministra. W ministrówce, gdzie od stycznia próbujemy przyglądać się mocno firmie Chevron, na terenie oczywiście naszej koncesji Grabowiec, firma Chevron w ciągu tygodnia czasu zdążyła wydzierżawić od rolników na 30 lat z możliwością przedłużenia na kolejnych 30 lat ziemię i w ciągu tygodnia odrolniła te ziemie. Rolnicy, którzy tam mieszkają, sami przychodzą do mnie i mówią: proszę panią, jest to moja ziemia, chciałem odrolnić kawałek ziemi, żebym mógł sobie wybudować na niej dom. Czekałem 4 miesiące. Firma Chevron dostaje to wszystko w ciągu tygodnia czasu. Jeszcze może jedną rzecz, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ciągle się tutaj mówi o odwiertach badawczych, które chce się w tej chwili przeprowadzić na terenie całej Polski. Jest to nieprawda, ponieważ firmy, które wydzierżawiają, mówię o firmie Chevron, na naszym terenie, które wydzierżawiają ziemię od rolników, w Leśniowicach, to była pierwsza dzierżawa, jest dzierżawa na 30 lat, nie wiem z jaką możliwością przedłużenia, 20. Chyba na 20. U nas w Żurawlowie podpisane są umowy na 30 lat z możliwością przedłużenia na 20 lat i w Ministrówce, to jest najnowsza umowa ze stycznia, na 30 lat z możliwością przedłużenia na 30 lat. Czyli o czym my tutaj mówimy? Jakie warunki finansowe? No ja mogę słówko? Tak. Na temat? To jest oczywiście bardzo sprytne posunięcie, ponieważ niezależnie od tego, czy firma będzie wydobywała ten gaz, czy nie, to już te warunki umowy zostały ustalone z tym właścicielem tego terenu. Zatem on dzisiaj był skłonny podpisać to na warunkach, no, powiedzmy dla niego wydających się opłacalnymi, ale to jest tak 100 czy 1000 razy mniej niż rzeczywiście firma musiałaby na przykład zapłacić w Stanach Zjednoczonych za dzierżawę takiego samego terenu. I te same praktyki były w Stanach prowadzone, szczególnie w początkowej fazie inwestycji. I jeżeli chodzi tutaj o nasz teren, bo tylko tutaj będę na dzień dzisiejszy o naszym terenie mówiłam. Wyobraźcie sobie, że prześledziliśmy Leśniowice, Żurawlów i okazuje się, że oni działają według tego samego schematu. Przychodzą do gminy, dowiadują się, który rolnik największą biedę klepie. I do tych się idzie. Z tymi się podpisuje umowę. W każdej sytuacji, w przypadku Leśniowic, umowy są podpisane z najbiedniejszymi rolnikami, i jeszcze jeden rolnik, który posiada tam ziemię, nie mieszka na miejscu. W przypadku Żurawlowa było dokładnie to samo. Podpisane 4 umowy, gdzie jeden mieszka w Grabowcu, czyli moja chata z kraja, drugi mieszka w Gdańsku, w ogóle go to nie interesuje, i dwóch najbiedniejszych, naprawdę tak strasznie biednych rolników z Żurawlowa.
działa ciągle ten sam schemat. Wiedzą, że nie pójdą do kogoś, kto będzie z tej ziemi czerpał naprawdę zyski, to jest prawdziwy rolnik, mamy tam takich na naszym terenie, bo on zna wartość swojej ziemi. Natomiast ten biedny człowiek po prostu nagle spada dla niego jakaś niewyobrażalna ilość pieniędzy. A jest to 10 tysięcy, 12 tysięcy, słuchajcie, na rok. Także to są takie pieniądze. Może jeszcze wrócę do tych konsultacji, co pan tutaj też wspomniał, jak to wygląda. Z chwilą, kiedy dowiedzieliśmy się, jaka jest sytuacja, zadzwoniłam do pani Teresy. Tu jestem, tu. Tak. Do pana redaktora Kurkiewicza, to był pierwszy telefon. To był pierwszy telefon do pana. Przyjechali wtedy, jak gdyby gwiaździście, z całej Polski ludzie. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni i chciałabym tu w tym miejscu podziękować. Paweł też, tak? Nie, ty masz na imię? Piotr, ty też przyjechałeś do Żurawlowa. To był ten 19 słynny stycznia, gdzie byliśmy naprawdę, ja byłam przerażona tym, że musimy dać czoło, stawić czoła firmie Chevron, natomiast ludzie, zupełnie nie pytając się, czy pokryjemy koszty dojazdu, przyjechali z Gdańska, z Łodzi, z Wrocławia, z Torunia, z Warszawy. Naprawdę, to było coś niesamowitego. Podpowiedzieli nam, że takie potężne korporacje boją się mediów, więc zaprosiliśmy też media. Telewizja, przyjechał gazeta, przyjechał przedstawiciel z przekroju, była państwowa agencja, PAP prasowa. I wyobraźcie sobie, że firma Chevron trzymała w tajemnicy spotkanie do ostatniego momentu. Nie wiedzieliśmy, którego to będzie dnia i o której godzinie. Czy tak działają firmy, które cały czas twierdzą, że chcą być dobrym sąsiadem, że chcą tutaj wnieść na nasz teren jakiś rozwój i dobrobyt. My oczywiście dowiedzieliśmy się kanałami, powiadomiliśmy, przyjechali wszyscy jeszcze z Polski, była to zima. Na ścianę wschodnią ciężko się przyjeżdża. Wczoraj jeszcze wybieraliśmy się tutaj z Zamojszczyzny w 20 osób. Okazało się, że właśnie Zawada Żurawlów i Mionczyn został zasypany 1,5–2 metrami śniegu. Ludzie mają problem, żeby wyjść z domu. No nie wiem, tu jest piękne słońce, tam mamy zimę. Do czego zmierzam? Firma Chevron zaprosiła panią Woźniacką, tak? Woźnicką, zawsze przekręcam nazwiska, przepraszam. Pana Harasimiuka z Lublina. Było jeszcze dwóch docentów właśnie z Lublina, z KUL-u. I wyobraźcie sobie, że firma Chevron, jak zobaczyła tych ludzi, którzy przyjechali z Polski na odsiecz do tego małego Żurawlowa, Klausen, który jest tutaj przedstawicielem firmy Chevron na teren Polski, od razu widziałam, że porozumiał się z wójtem i kazał przede wszystkim wyprosić media i wyprosić wszystkich ludzi, którzy nie mieszkają na terenie wsi Żurawlów. Czyli nawet jak przyszli mieszkańcy z sąsiednich wsi, też nie mogli brać udziału w tym spotkaniu. Czyli to są te konsultacje społeczne. Ja mam pytanie, czy media wyszły? Media wyszły. Dziwne. Próbowali wyrzucić tych ludzi z Polski, próbowali wyrzucić mieszkańców z Rogowa, ze Szczelatyna i w tym momencie pan Paweł Zimiński wstał, tubalnym głosem krzyknął, jakie jest prawo wedle konstytucji i w tym momencie wszyscy przegłosowali, żeby media weszły. Po czym pan Klausen ze swoim wianuszkiem osób towarzyszących grzecznie wyszedł, zabarykadował się w samochodzie, jest to wszystko na YouTube, można to zobaczyć i tyle ich było widać. Co najciekawsze, zostawili gości zaproszonych, którzy zupełnie nie wiedzieli, jak się mają zachować. My żeśmy się zachowali bardzo kulturalnie.
wysłuchaliśmy gości zaproszonych przez firmę Chevron, zadaliśmy parę prostych pytań, między innymi jakie zyski ma gmina z tego tytułu, że firma Chevron chce tutaj rozpoczynać działalność. Na to pytanie wójt odpowiedział, długo się bronił, powiedział 5000 zł wpłynęło do kasy gminy. To jest, słuchajcie, ten majątek. Na pytanie, gdzie będą odwożone płyny, odpady, wójt powiedział, że będą wożone do Gdańska. Więc ja zadałam pytanie, czy firma Chevron nie powinna nam zrobić super drogi z Żurawlowa do Gdańska, bo to przecież tam będzie to wszystko jechało. Oni zawsze mówią, że tylko 500-800 metrów mogą tej drogi zrobić. W tej chwili na przykład jak zadajemy pytanie odnośnie ministrówki, gdzie będą wożone odpady, wiecie, już zmienili kierunek. Teraz jest Oświęcim. Więc przelecimy chyba całą Polskę, zanim się dowiemy, gdzie to naprawdę pojedzie. Może skończę już teraz ten cały wywód. Tak jak wcześniej powiedziałam, już przestaliśmy ludziom tłumaczyć, że to jest złe. Zaczęliśmy tym ludziom naszym tłumaczyć, że ci ludzie, ta firma i urzędnicy po prostu nas oszukują, wykorzystują, kłamią. Zaczęliśmy ich łapać na właśnie takich sformułowaniach, gdzie sam pan Harasimiuk wstaje i mówi, że wydobycie gazu metodą szczelinowania, czyli łupkowego, czy konwencjonalnego, niczym się nie różni. Więc my od razu wstajemy i łapiemy go za słowo. I tu w tym momencie właśnie tak wygląda rozmowa. Przedstawiamy dokumenty, które wyciągamy jak asy z rękawa i oni wtedy naprawdę nie mogą sobie już w tym momencie z tym poradzić. I powiem na koniec, jeżeli chodzi o Żurawie, w dniu 6 marca dostaliśmy informację, że firma Chevron wycofała wniosek o decyzję środowiskową. A żeby było śmieszniej, powiem, że Żurawów leży na terenie gminy Grabowiec. Decyzję środowiskową wydaje wójt gminy Skierwieszów. Nie ten, gdzie się odbywa odbiór, tylko ten, który terenem swoim największy zabiera obszar na danej koncesji. Więc długo musieliśmy szukać, gdzie i kto wydaje jakieś decyzje. To jest tak zamieszane, że naprawdę trzeba beczkę soli zjeść. I teraz wyobraźcie sobie, my przez rok czasu walczymy z firmą Chevron. To my oprotestowujemy wszystkie pisma. Brakuje mi słowa. Pilnujemy prawnie. Z nami powinni po prostu korespondować. I teraz wyobraźcie sobie decyzję o tym, że firma Chevron ten wniosek wycofuje o decyzję, jest tylko wywieszona na tablicy ogłoszeń w gminie Skierwieszów i w sołectwach gminy Skierwieszów. A koncesja firmy Chevron obejmuje 20 sołectw. Przepraszam, 20 gmin. Nikt z wójtów innych gmin na danej koncesji nie został poinformowany. A my oczywiście z drogą pantoflową dowiedzieliśmy się, że w tej chwili możemy oddychać spokojnie, jeżeli chodzi o Żurawów. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest to tak wszystko zamieszane, żeby normalny człowiek nie był w stanie tego przypilnować, dowiedzieć się. Moim zdaniem jest to celowa robota. I oczywiście w tej chwili dopytywaliśmy się, czy nie możemy tego zaskarżyć, że nie zostało to ogłoszone w sposób prawidłowy. Okazuje się, że nie. Taki jest nasz polski przepis. Czyli tak jakby wam się działa krzywda, a do sąsiada w innej wsi ktoś by odpowiedział, że już właściwie niech nie wnosi żadnych zastrzeżeń, bo już nie będzie was nęgał.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym proszę Państwa, ja tytułem uzupełnienia chciałem powiedzieć, że firmy łupkowe również się uczą w tym negatywnym słowa tego znaczeniu, ponieważ kiedy były prowadzone tak zwane konsultacje społeczne w gminie Brodnica, gdzie Talizman zrealizował odwier, to jest miejscowość Szynkowo, organizował z mieszkańcami spotkania informacyjne. Tylko te spotkania były tak skonstruowane, że było 20 ochroniarzy przed szkołą i prawo wejścia na teren szkoły miały osoby tylko zamieszkujące daną miejscowość. Były sprawdzane dowody osobiste i nikt nie miał prawa wejść na takie spotkanie, które z natury rzeczy powinny być otwarte dla wszystkich mieszkańców okolicznych gmin, żeby porozmawiać, ponieważ ten gaz łupkowy, on się w sposób naturalny będzie posuwał w różne strony geograficzne, prawda? I niestety powiem, co ja sądzę na temat naszych dalszych losów. Urzędnicy, którzy podlegają pod Ministerstwo Środowiska, czyli Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, niestety nie staną po naszej stronie. Nie staną. Oni mają czysty przekaz z góry, że gaz łupkowy to jest coś dobrego i nie ma możliwości, że urzędnik powie swojemu przełożonemu, ja nie podpiszę tego. Jedyna nadzieja, z którą ja wiążę swoje wierzenia, to Unia Europejska. Bardzo liczymy na to, że nasz głos zostanie usłyszany w Komisji Europejskiej i że zostaną wprowadzone takie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zostaną wprowadzone takie przepisy dotyczące odpowiedzialności firm za szkody w środowisku, że te firmy przemyślą 100 razy, czy warto tutaj na tym terenie działać. Dzisiaj te spółki działają w Polsce jako spółki kapitałowe, spółki z o.o., spółki akcyjne, czyli odpowiadają za wszelkie szkody do wysokości swoich kapitałów. W większości przypadków te kapitały według KRS-u to jest 50 tysięcy złotych. Każdy przeciek, każda awaria to koszty są niewyobrażalne. Spółka zawsze może odesłać do ubezpieczyciela, prawda? Czyli my będziemy mieli kłopot z udowodnieniem szkody, że ona powstała w wyniku działalności tej danej spółki i odpowiedzialność się kompletnie rozmywa. Dlatego, Szanowni Państwo, nie chcę zabierać czasu, ale myślę, że jest dobry moment, żeby podziękować naszym organizatorom za zorganizowanie tej konferencji, naszym prelegentom, którzy częściowo uciekli z przyczyn obiektywnych. Bardzo dziękujemy Pani Tereso. My jesteśmy z Wami, my to Wy. Nie dzielcie nas. Miasto jest tak samo zagrożone jak Wy. Jeżeli my Wam w tej chwili nie pomożemy, to nie będzie już po co nam pomagać. Naprawdę. Panie Tomku, wszyscy jak tu jesteście, my jesteśmy dlatego tutaj, dlatego to zrobiliśmy, nie tylko dla Was. My zrobiliśmy to dla całego polskiego społeczeństwa. Dla siebie również, chyba nie wiem, czy nawet nie w pierwszej kolejności. Bardzo zagrożone jest województwo łódzkie i za chwilę będziemy mieli to samo. To samo ma Warszawa. To samo ma Puszcza Kamcinowska. Słuchajcie, Wy przebijacie niestety głową mur. Bardzo Wam dziękuję oczywiście, ale myślę, że takich postaw jak nasze, jak będziemy się pączkować, tak? Będziemy się klonować, to myślę, że się obronimy, Panie Tomku, i ja chciałabym, żeby Pan stąd wyjechał i przekazał jakby tą dobrą energię, że nam się musi udać. No, bardzo dużo, bardzo fajnych wątków. Ja się, ponieważ tutaj dużo mi się przewinęło różnych rzeczy, ale chciałabym się skupić, żeby było krótko, już jest mało czasu, na tym, co najważniejsze. Co teraz trzeba zrobić?
Więc tak, ja to z tych doświadczeń, które mam, widzę, nasz wielki problem jest, że my nie, powstają te inicjatywy lokalne, prawda, i każdy robi swoją i przebija głową mur. Wy potem państwo w nieformalny sposób z niektórymi się kontaktujecie, na zasadzie ktoś się do kogoś zwróci. Powstało na Wybrzeżu, powstała taka koalicja 18 grup, oni podpisali taką wspólną porozumienie o współpracy wokół atomu i łupków. Więc ja uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najszybciej powstała nieformalna, ona nie musi być zarejestrowana prawnie, ale koordynacja krajowa ze swoją stroną internetową i żeby pod spodem po prostu ktoś w każdej organizacji był odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktu z tą koordynacją krajową i żeby do tych wszystkich powoli, żebyśmy spróbowali się sieciować, zrobić jedną stronę, żeby był kontakt. Na tyle to trzeba trochę robić, używać z jednej strony istniejących technologii, ale z drugiej strony zachować podziemie, bo my jesteśmy trochę w sytuacji podziemia, więc nie możemy tam za dużo powiedzieć. Tam trzeba publikować wszystkie materiały informacyjne, oczywiście o szkodliwości gazu łupkowego i pokazywać pewne najważniejsze rzeczy, że się trzeba organizować i w jaki sposób można i tak dalej, ale też nie można powiedzieć za dużo, bo te firmy będą wykorzystywały, jak będzie za dużo informacji, że swoich, prawda, pewnych sekretów też nie trzeba do końca swoich atutów zdradzać. Teraz jest jednym z narzędzi, które teraz mi się wydaje ciekawe aktualnie, to jest to, że wszedł do kin film Ziemia Obiecana, Promised Land z Mattem Damonem. To jest taki film, który po prostu trafia do ludzi, on pokazuje właśnie, to jest historia takiej pary pracowników dużej firmy gazowej, które przyjeżdżają do stanu, w którym jeszcze nie było tych eksploatacji gazu łupkowego i zaczynają właśnie od ludzi skupować z tymi wszystkimi metodami, prawda? I powoli ten bohater staje się taki, to jest taki bohater pozytywny, on powoli zmienia się i nie będę opowiadała filmu, ale w każdym razie ten film pokazuje jak działają firmy, skutki negatywne, te całe manipulacje, bardzo dużo z tych mechanizmów pokazuje. A ponieważ to jest film fabularny, amerykański, wielkoekranowy i tak dalej, to jest coś takiego, co do ludzi przemawia, trafia i tak dalej. Więc gdybyście państwo mogli zainteresować się ewentualnie, może jest możliwość gdzieś pokazania takiego filmu, wokół takiego filmu zrobić debatę, to jest może łatwiej niż wokół samego filmu Gasland, bo ten film Gasland to wiadomo, to jest film dokumentalny i zaraz ludzie mówią, to nieprawda, dużo jest na internecie, że to nieprawda. Natomiast to jest taki film, który pozwala taką publiczną, popularną debatę zorganizować. Się tak zastanawiam, to rzucam ideę na żywo właśnie, szukając takich wszystkich możliwości działania, czy nie można by poprzez nasze kontakty indywidualne, znajomości i tak dalej, docierać indywidualnie do scenarzystów seriali telewizyjnych, żeby po prostu ich przekonywać, tych, których właśnie w świecie medialnym, bo wiadomo, że media są do tyłu, ale to nie tylko dlatego, że dziennikarze nie chcą. Nawet ci, co by chcieli, to po prostu ich redakcje, ich dyrekcje im bronią pisania na ten temat. Na przykład w jaki sposób niechcący się przebiłam z właśnie informacją antyłupkową do Gazety Wyborczej. W dziale ekonomicznym byłoby to niemożliwe, ale właśnie byłam na prezentacji tego filmu Promised Land, jeszcze tej prezentacji, zanim on nie wyszedł w kinach i napisałam parę zdań do pań, które ten film ściągnęły i one się przebiły do Gazety Wyborczej w dziale kulturalnym. Recenzja z tego filmu i tam zostało w samym tytule zostało zacytowane moje słowa i tak dalej. I potem debata forumowiczów pod tym jest bardzo dobra. Jest bardzo dużo argumentów, jest bardzo antyłupkowa i pokazująca właśnie konsekwencje i zagrożenia. Także to, co jest niemożliwe w pewnych działach, ponieważ tam w dziale kulturalnym nikt na to nie patrzy, prawda, więc oni są mniej cenzurowani wewnętrznie, więc można się w tym momencie łatwiej przebić. Czyli bardziej szukać indywidualnych kontaktów z poszczególnymi, pojedynczymi dziennikarzami,
i scenarzystami scenariuszy, gdyby te nasze seriali, gdyby do, bo w ten sposób się strasznie dużo przebija rzeczy przez seriale. Gdyby do któregoś scenariusza, któregoś z tych wielkich seriali, jakieś takie elementy, gdzieś tam, prawda, to co się dzieje na wsi i do takiego rancha albo innego, tam się coś zadziało w sprawie łupków i tam były jakieś, słuchajcie, to by miało 1000 razy lepszy skutek niż te wszystkie nasze debaty i organizowane i tak dalej. Więc rzucam hasło, szukamy kontaktu ze scenarzystami seriali. I nie było to tak, pani Ewo, że pokażą miliarderów, rancherów? Nie, no ale no to wiadomo, no trzeba szukać takich kontaktów z takimi osobami, które są skłonne podjąć ryzyko, prawda? I to ubrać, słuchajcie, no za czasów komunistycznych byliśmy mistrzami świata w wypracowywaniu, w oszukiwaniu cenzury, nie? Mamy długie tradycje, także Polak potrafi, jak chce, to umie to zrobić, żeby powiedzieć tak, żeby zostało dobrze zrozumiane, tak jak trzeba. No i jeszcze ostatnia rzecz, presja wymagać od dialogu z inny, od firm, dialogu z interesariuszami, od firm i pokazywać za przykład dialog, który w tej chwili prowadzi PGNiG przy pomocy takiej normy ISO AA1000, ten dialog jest prowadzony przez firmę PricewaterhouseCoopers w ramach tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Oni mają taki to jest zorganizowany proces, ponieważ to jest ISO, to oni tą procedurę muszą przeprowadzić. To jest zamówione zlecenie święte firma Bukselu, którzy prowadzi tę akcję. Czytałem dokładnie bardzo mało drukowany krzyż. Ten dialog, o którym ja mówię, to robi akurat PGNiG, i proces prowadzi PricewaterhouseCoopers, firma konsultingowa. I w tym uczestniczy... Ale ta firma, biuro w Brukseli, ma zlecenie i ekstra strona od Chevrona. To jest wszystko to samo. Ale która firma? PricewaterhouseCoopers? Oczywiście. Nie, PricewaterhouseCoopers to jest wielka firma konsultingowa światowa. Za pieniądze, ale oczywiście, że oni to robią za pieniądze. Ale zaraz chwileczkę, bo ja chciałam skończyć, ponieważ ja uczestniczyłam w jednym spotkań z tych konsultingowych i ja uważam, że trzeba w tym uczestniczyć, to znaczy, jeżeli taka konsultacja jest organizowana, trzeba w niej uczestniczyć, dlatego, bo zgodnie z normą, akurat zajmuję się między innymi doradztwem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i wiem, jak to działa, więc zgodnie z normą jest pewien proces, który oni muszą przeprowadzić i na zasadzie my na tym spotkaniu, w którym byliśmy, tam było parę organizacji społecznych, wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, żeśmy im dokładnie wyłożyli. Wszystkie pytania, wszystkie niebezpieczeństwa, wszystkie kwestie zostały podniesione i wypisane. I dostaliśmy sprawozdanie, że one zostały przyjęte. Jeszcze do nas dzwonili, czy rzeczywiście dobrze wszystko zrozumieli. I teraz następny etap. Firma ma obowiązek się do tego ustosunkować, bo to jest cały proces, który się toczy. Ma obowiązek się ustosunkować, może powiedzieć, tego nie zrobimy, ale wtedy musi wytłumaczyć dlaczego. I chodzi mi o to, że na tym całym bezprawiu i na tym całym chaosie, to uważam, że to powinno być pokazywane, ja wiem, że to nie jest gwarantem, że wszystko zostanie rozwiązane, ale powinno to być tak zwanym minimalnym standardem dla każdej firmy, że ona po prostu musi te organizacje przyjąć, musi wszystkiego wysłuchać i musi na papierze powiedzieć, co robimy, co zrobimy, a czego nie zrobimy, a jeżeli nie zrobimy, to dlaczego. Czyli ten cały proces, żeby został przeprowadzony i przy pomocy konsultanta, który tym procesem zarządza, żeby on się zgodnie ze standardem i z normą odbył. Bo to jest tak zwane przejście na trochę wyższy etap tego całego dialogu. Jeżeli my zaczynamy w ogóle dialogować w jakiś zorganizowany sposób, trudniej wtedy jest po prostu się tak wymigać i tak jak oni robią, prawda, zamkniemy drzwi, nie wpuścimy mediów, sprawdzimy dowody osobiste i po prostu wszelkie takie manipulacje. Jak macie państwo pewien standard, który trzeba zrobić, to jest trudniej.
wymanipulować, oszukać, schować się, bo to widać po prostu. Jak ktoś najpierw krzyczy, że będzie robił dialog i według normy, a potem w połowie przerywa, no to wiadomo, że jest to dla niego bardzo zły punkt. Więc on już wtedy, jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B i trzeba doprowadzić to do końca. No, to tyle chciałam powiedzieć. Proszę Państwa, więc jak Państwo pamiętacie, europoseł nasz Sonik ogłosił w Unii Europejskiej, że jeżeli się będzie stosować procedury, to wszystko będzie super. Prawda? Wszyscy polscy europosłowie głosowali oczywiście jednym chórem za wstrzymaniem moratorium. Było ich tam zdaje się 42, czyli prawie wszyscy. No i te procedury miałyby być już tak super, no my wiemy jak się stosuje w Polsce procedury, to mieliśmy na przykładzie katastrofy smoleńskiej, stosowanie wszelkich procedur, no i śmierci naszego ukochanego prezydenta, prawda? Więc tak to będzie się odbywać w przypadku nawet najdalej idących procedur, ale ja zapoznałam się z ekspertyzą doktora Marka Durand, który jest emerytowanym geologiem z Uniwersytetu w Montrealu. On zrobił bardzo duże opracowanie na temat gazu łupkowego i ropy łupkowej na podstawie doświadczeń amerykańskich i kanadyjskich. Dlatego, że w obydwu tych państwach ten przemysł działa dość już rutynowo od gdzieś 2005 roku, to jest w pełnym rozruchu. Oczywiście w zupełnie innych warunkach geologicznych niż polskie, bo tam te łupki są o wiele płyciej, w Polsce są poniżej 4 zdaje się kilometrów. I rezultat jest taki, że nawet na podstawie tamtych odwiertów, on wydał opinię następującą, że mianowicie wiercenie łupkowe, na czym ono polega w ogóle? Wiercenie jakiekolwiek, a zwłaszcza poziome, polega na tym, że trzeba rozerwać te szczeliny, w których jest gaz czy ropa. I ten proces jest zupełnie nieodwracalny w przewidywalnej, że tak powiem, skali wieków. To znaczy, jak się już rozwaliło to, to znaczy, że już to będzie dalej ulatniał się gaz. Wyciągamy najlepszą metodą 20% gazu, który jest w tych szczelinach. Bo dalej się już firmie to nie opłaca oczywiście. Ona kończy, firma zwija manele wtedy, kiedy wydajność danego złoża zmniejsza się na tyle, że sięga granica opłacalności. Zwykle jest to kilka miesięcy, najwyżej kilka lat. Najwyżej przy bardzo gęstym nawiercaniu danego złoża. Co to powoduje? Że przez następne wieki gaz się ulatnia. Gaz się ulatnia, bo coraz bardziej tymi już wydrążonymi przez firmy odwiertami poziomymi i pionowymi, gaz metan, który jest niezwykle ruchliwy, znajduje sobie drogę i ulatnia się i będzie się ulatniał przez setki lat. Czyli mamy zanieczyszczenie środowiska gwarantowane bez względu na to, jaką metodę zastosujemy do kruszenia, do rozwalania tych szczelin. Czy to będzie gaz CO2, tak jak ostatnio nam triumfalnie ogłoszono, że teraz to Polacy wymyślili super metodę, bardzo ekologiczną, bo będziemy rozwalać te szczeliny sprężonym, płynnym CO2. Oczywiście nic z tych rzeczy. Słychać już na świecie o tym, że się rozwala te skały nawet ładunkami ze zubożonego uranu.
no co jest już po prostu absolutną zbrodnią, bo jak Państwo wiecie, Stany Zjednoczone stosowali te naboje ze zubożonego uranu, na przykład w Iraku, w okręgu Faludży. Tam są już były przypadki, że się niemowlęta zaczęły rodzić z dwoma głowami. O tym znalazłam tylko jedyną informację w przeglądzie tygodniowym, czyli w tygodniku Przegląd. Jedynej właściwie porządnej w tej chwili, tak? Ewa Ewart, tak. No więc to jest zupełna tragedia. Notabene Przegląd jest jedyną gazetą poza Przekrojem w pewnej epoce. Tu się kłaniam redaktorowi Kurkiewiczowi. Jest jedyną właściwie porządną gazetą, która wypuściła kilka już artykułów na temat łupków. No największy numer miał na okładce Nie ciesz się głupku z łupków. Taki był tytuł wielki na okładce. I to jest chyba jedyna gazeta, która dość przyzwoicie ten problem pokazuje. Także ja osobiście nie bardzo wierzę w to, żebyśmy własnymi polskimi siłami tutaj załatwili problem. Dlatego, że po pierwsze Tusk obiecał koncernom amerykańskim, że nie dopuści do protestów. Ciągle zachęcam Państwa do obejrzenia filmu Fracking in Poland. Tam jest wyraźnie powiedziane, że $1 zainwestowany w łapówkę w Polsce ma takie przebicie jak w żadnym innym kraju, Afryka może się schować. No więc jesteśmy na morzu korupcji i o to cały czas chodzi. Nam się wmawia, że chcemy się uniezależnić od koncernu pod tytułem Gazprom, ale chcemy się uzależnić od wielkiego kapitału amerykańskiego i to nam jakoś nie przeszkadza, więc nie bardzo rozumiem, na czym to niby ma polegać. W każdym razie tak to się odbywa. Osobiście napisałam wielki list do Komisji Europejskiej, do parlamentu, do parlamentarzystów, który został przetłumaczony na 3 języki, rozesłany możliwie szeroko. Niestety nie było to już trochę za późno. W każdym razie widać, że Unia Europejska zaczyna się tam jednak coś dziać w naszym pozytywnym tego słowa znaczeniu i ja uważam, że w dalszym ciągu powinniśmy naciskać. Następny list, jaki ja napiszę, to napiszę o petycji, to znaczy o tym badaniu petycyjnym w ramach Unii Europejskiej, żeby oni nie brali praktycznie pod uwagę petycji i głosów polskich, dlatego że polska publiczność jest pozbawiona informacji. Dlatego, że jest po prostu cenzura, no i nikt się nie może przebić, żeby cokolwiek powiedzieć przeciwko głupkom, bo dziennikarze boją się po prostu o własne posady, no co dziwnego w tym. Naprawdę jest w tej chwili taka sytuacja, że ludzie się boją bardzo o pracę. Ja dlatego mam tu duże wątpliwości, czy twórca jakiegokolwiek serialu się ośmieli coś takiego pozytywnego, to znaczy negatywnego o łupkach powiedzieć. Pozytywnego, oczywiście tak. Także ja myślę, że ten sposób działania, to znaczy nacisk na Unię Europejską, naciskanie na posłów, przede wszystkim na posłów polskich, bo to jest już naprawdę oburzające. Oczywiście to wcale nie znaczy, że oni są wyjątkami i szczytem uczciwości, że oni nie biorą pieniędzy. Oczywiście biorą, więc co tu będziemy sobie głowy, że tak powiem, zawracać. Ale tym niemniej powinniśmy to robić, żeby nie mogli powiedzieć, że oni nie wiedzieli. I to mi się wydaje bardzo istotne. Ten profesor Marc Durand, ten doktor Marc Durand zwraca jeszcze uwagę na bardzo poważną sprawę. Mianowicie on twierdzi, że przepisy, na podstawie których działają firmy amerykańskie, to są przepisy w zasadzie dotyczące eksploatacji gazu konwencjonalnego, który wbrew temu, co twierdziła na własne uszy, słyszałam pani
Piotrowska Oliwa. Notabene, zauważcie, że wszystkie świństwa dostają na dyrektorów kobiety dla ocieplenia wizerunku, niewątpliwie ja, tą pani Trojanowska i PGNiG-ę pani Piotrowska Oliwa. Oczywiście ona opowiada bajki w stylu, że to jest ten sam gaz i że w ogóle to się niczym nie różni, że w ogóle jest wspaniale i by co jest. I od 100 lat my w Polsce używamy. Tak, że to jest w ogóle to samo i że w ogóle nie ma się co bać. I to jest właśnie to, że społeczeństwo jest zwyczajnie okłamywane na każdym kroku z ogromną szkodą i dla rolnictwa, i dla środowiska, i dla naszego wizerunku wręcz. No, ja słyszałam, zresztą słyszeliście Państwo w internecie, marszałek województwa warmińsko... Jakie? Warmińsko-Mazurskiego właśnie napisał, bo był oczywiście na sponsorowanej przez Kongres Amerykański wycieczce tych marszałków województwa w Ameryce i stwierdził, że on na własne oczy widział odwiert w ogródku przydomowym. Więc ja do niego napisałam, że bardzo mu radzę, żeby sobie wystawił taki odwiert w ogródku przydomowym i wysłał na konkurs cudów natury, bo jak pamiętacie, Mazury zgłosiły swoją kandydaturę do cudów. Więcej się nie odezwał. No i to tak wygląda, że po prostu ręce opadają. Ale wydaje mi się, że najważniejsza to jest jednak dążenie do zakazu wiercenia w ogóle w Unii Europejskiej. Nawet poszukiwania, dlatego że we Francji wprowadzono zakaz nie tylko eksploatacji, ale także poszukiwań. W Szwajcarii zrobiono jeden odwiert próbny w okolicach Jeziora Lemańskiego, no i sobie włosy rwą z głowy teraz, no bo ta głupota była ostatnia. I to był jeden, jedyny i więcej się na tym skończyło. I teraz nam tutaj pomagają w finansowaniu i bardzo dobrze. Dlatego, że po prostu, no Francuzi się z kolei buntują, bo to jest zupełnie oczywiste, że oni bardzo dbają, bardzo kochają swoją ziemię i bardzo ją szanują. Natomiast to, co się odbywa w Polsce, na każdym kroku zasypane z lasy śmieciami i tak dalej, to dowodzi bardzo niskiej kultury, tej ekologicznej społeczeństwa. W szkołach się w ogóle dzieci nie uczy, ani segregacji śmieci, ani w ogóle niczego. No w każdym razie to tak wygląda. Ja bardzo bym prosiła, żebyśmy nasze wysiłki w kierunku Unii i Komisji Europejskiej kierowały szczególnie. Proszę Państwa, Marek Ryda, Instytut Spraw Hotelskich. Ja mam wrażenie, że ten cały problem gazu łupkowego, może za ileś lat podziękujemy, że te łupki się tu pojawiły, bo ja uważam, że w Polsce nastąpił jakiś ogromny kryzys społeczeństwa. Właśnie o tym nie mówimy, bo ja używam takiego porównania. Jeżeli byśmy dany problem usunęli teraz z Polski, to znaczy, że to państwo będzie lepsze, że one, znaczy mi chodzi, że nie będzie problemu, że te wszystkie powody, dla których różne problemy włażą do Polski, znikną. Przez te łupki po prostu obnażają coś i proszę Państwa, mnie najbardziej niepokoi w tym wszystkim, w tym co się dzieje wokół gazu łupkowego, co się dzieje na naszej konferencji, mnie niepokoi nieobecność gmin, bo według konstytucji gmina ma największe prawa na swoim terytorium, a według opinii prawników z kancelarii Jędrośka, Barii i Wspólnicy, najlepsi prawnicy ochrony środowiska w Polsce. Przepraszam, że Ci Marek przerwę, ale gminy nie były tu dzisiaj zaproszone, ale zaprosiliście wy jako organizatorzy z ministerstwa. Kto przyjechał? Nie, moment, ale ja chcę o gminach rozmawiać. No, nie zostało zaproszone. Nieobecność gmin wynika z tego, że one nie są zainteresowane, żeby przyjechać. Ja rozmawiałem z wieloma wójtami, zapraszałem osobiście, ale wracam do sprawy gmin. Ta kancelaria Jędrośka i Wspólnicy mówi wyraźnie swoje opinii prawne. Przygotowali tę opinię już w 2008 roku na temat prawa geologiczne i górnicze, czyli te prawo, które reguluje gaz łupkowy. I oni stwierdzają w ten sposób, że nie można gminie zabrać prawa decydowania o własnym terenie. Konstytucyjnie zagwarantowane jest to i zapisane, że gmina ma nawet obowiązek planować na swoim terytorium, bo to jest funkcja gminy.
I teraz, jeżeli mamy akt prawny, który zabiera te podstawowe prawa konstytucyjne gminu, a gminy milczą, proszę Państwa, ja jestem przerażony. Bo gdyby te gminy próbowały dojść do prawdy, zleciły swoją ekspertyzę, zaprosiły jednego posła, tak, no, robiły cokolwiek, żeby chociażby zapytać, dlaczego od dnia X, to jest 1 stycznia 2012, kiedy nowe prawo, nowa ustawa weszła w życie, dlaczego tego dnia wojewoda ma prawo unieważnić plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan nie przewiduje gazu łupkowego. I proszę Państwa, tutaj wcześniej przy innej okazji Teresa Adamska zwróciła uwagę na jedną sprawę, też się mało o tym mówi. Co to jest teren górniczy? Jeżeli gaz łupkowy znajduje się na jakimś terytorium, firma znajduje, to ogłasza się na tym terytorium teren górniczy. A to oznacza, że tam już nie wolno budować, remontować, tam prawie nic nie wolno. Inwestor decyduje o wszystkim. To tak jest w przypadku tych kopalni węgla brunatnego, południowo-zachodnia Polska. To jest jeszcze większe ograniczenie suwerenności. I jeżeli nie tylko ludzie, bo to jest jakby zrozumiałe, że ludzie nie chcą, żeby im zabierać prawa decyzji i tak dalej. I jest ten problem ogromny. Ale jeżeli wszystkie gminy w Polsce nie zauważają problemu, a była mowa o parkach narodowych, ale nie trzeba daleko szukać. Jesteśmy w Warszawie, tak? Tutaj na prawobrzeżnie Warszawie, na Pradze, jest koncesja na poszukiwanie wydobycia gazu łupkowego. Koncesja Legionowo. Koncesja należy do firmy Exxon. Firma Exxon może jutro wjechać z ciężkim sprzętem, albo tak na Kaszubach, to co mówi profesor Szczepański, wkłada się ładunki dynamitu i się dynamitem wywołuje wstrząsy sejsmiczne. Koło Stadionu Narodowego, w tych wszystkich miejscach dano możliwość inwestorowi, de facto powiedziano, że można to robić. Podobnie jak w tej Dolinie Popradu. Czy gmina Warszawy, tak, czy Rada Miasta wie, że taka decyzja zapadła? Czy oni mieli wpływ na tę decyzję? A jeżeli wiedzą, czy chcą coś z tym zrobić? Dlatego podsumowując, nie chcę za długo mówić, uważam, że jeżeli my pominiemy samorządy, tak, i to na poziomie gminy, ale wyżej również, jeżeli pominiemy samorządy, jeżeli wójt nie chce rozmawiać, trudno, pójść do innego wójta terenu zagrożonego, nie chce rozmawiać oficjalnie, rozmawiać nieoficjalnie, chce zrobić debatę za, przeciw, robić. Dam przykład, ten marszałek województwa pomorskiego chyba widzi jakieś niebezpieczeństwa, ponieważ zlecił, przeznaczył tam chyba 500 tysięcy złotych na opracowanie Instytutu Morskiego, gdzie wytypowano bardzo dużo zagrożeń prawdy, że przepisy pewne rzeczy nie przewidują. Na przykład nie robi się badań archeologicznych pod tymi odwiertami, na drogach dojazdowych itd. Czyli jest tutaj sygnał, że również w końcu samorządy w Polsce zaczynają się przyglądać temu tematowi, jeszcze może nieśmiało, ale proponowałbym, żeby próbować jednak współpracę i nie na zasadzie, to się szykuje takie spotkanie w Gdańsku 19 marca u marszałka, ale słyszę od aktywistów, że już chcieliby zaatakować tego marszałka, powiedzieć dlaczego to jest tak, dlaczego tak, dlaczego. Ja nazywam godzina gorzkich żali tam ma być tam po prostu. A myślę, że nie wyjdziemy na prostą, jeżeli nie dojdzie do dialogu między różnymi, nawet z inwestorami, nawet jeżeli władze nie wymagają czegoś od inwestorów, to dlaczego organizacje nie mogą zapytać, tak? Dlaczego nie można poprosić o informację? Firma Exxon, co by nie mówić, nie jestem jej fanem absolutnie, ale ona po pierwsze powiedziała, że nie ma gazu w Polsce i powiedziała, że się wycofuje, w tym sensie, że nie ma tego, że jak powiedzą, że jest pełno gazu, to ich akcje pójdą w górę i zarabiają, bo większość firm niestety chyba tak działa. Ale Exxon również opublikował cały skład chemiczny płynu szczelniającego w swoich dwóch odwiertach. Krupę pod Krasnym Stawem i Sienica na Mazowszu. Co więcej, Exxon zaapelował do innych inwestorów, żeby ujawniali skład płynu szczelniającego, mimo że polskie władze tego nie wymagają. Więc ja myślę, że tego typu rzeczy, to troszeczkę tu Ewa mówiła, zwracać na to uwagę i wspierać tę sprawę, żeby wywołać pewien dialog, bo sami aktywiści nie załatwią tych spraw. Tu musi się obudzić całe społeczeństwo i musi uregulować pewne sprawy. Na pewno nie ułatwia w tej chwili sytuacji to, że cztery osoby na górze Ministerstwa Środowiska są z Ministerstwa Gospodarki, tak? Że cztery osoby są bez wykształcenia, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i również no, ewidentnie są tam, żeby pilnować tematu gazu łupkowego. No, atom raczej będzie ofiarą gazu łupkowego. W Polsce na to się zanosi. To dziękuję bardzo.
Dobrze, to teraz może jeszcze osoby, które nie mówiły, dobrze? Czy pani, pani, pan i potem pan, dobrze? Ja chcę wyjść. Tak krótko, na zakończenie muszę uciekać. Działa, tak? Działa. To ja tak krótko na zakończenie. Myślę, że to jest bardzo istotne to, co padło na temat społeczeństwa obywatelskiego i możliwości oddziaływania na tę sytuację również tutaj przez państwo. Tak? I ja, ponieważ też w tych kręgach się obracam i na co dzień gdzieś tam koresponduję z wieloma ludźmi, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, to kilka takich może drobnych rad, które pozwolę sobie udzielić. Po pierwsze, trudno jest być w opozycji. Trudno jest być w opozycji do głównego nurtu i do głównego trendu. A stosunkowo łatwo jest iść zgodnie z nurtem i zgodnie z centrem. Jako kajakarz wiem doskonale, że najtrudniej pływa się pod prąd, ale jednocześnie sprawia to największą radość i największą przyjemność. I daje bardzo dużą skalę samo satysfakcji i również możliwość samodoskonalenia. Więc sugeruję, tego w ten sposób nie powiem, ale sugeruję, abyście państwo traktowali to jako też możliwość samorozwoju i doskonalenia samych siebie, również od strony merytorycznej. Wystarczy 15 minut, czy pół godziny, czy godzinę, jeżeli ktoś ma tyle czasu dziennie, aby po prostu się stale dokształcać w tej dziedzinie i w tej materii. Ponieważ nawet to, co obserwuję dzisiaj w Polsce, to często osoby, które wypowiadają się jako autorytety na dany temat, nie mają podstawowej wiedzy, a często uzurpują sobie prawo do stanowienia pewnych treści, do kreowania pewnego wizerunku i pewnego wyobrażenia na temat tej rzeczywistości. I to często są osoby typu, nawet, nie wiem, posłowie do Europarlamentu. W związku z czym zawsze przy tego typu spotkaniach w społecznościach lokalnych, czy w gminach, czy w województwach, ktoś, kto ma tę wiedzę merytoryczną, on jest bardzo, będzie bardzo cenny. Jeżeli obejrzycie ten film, czy na pewno już państwo widzieliście w większości, Promised Land, to tam jest taka postać takiego starego, emerytowanego inżyniera, który przeniósł się na wieś, był inżynierem z firmy Bank. I on odgrywa taką rolę takiego, który trochę wie na ten temat i który jest w stanie tę wiedzę w sposób przejrzysty przekazać, tak? Również tym władzom lokalnym, samorządowym, no bo te władze często nie są złe, tylko one często nie mają tej wiedzy, nie mają tych informacji i w jakiś sposób są manipulowane. I jeżeli się w sposób merytoryczny do nich podejdzie i przedstawi im argumenty i pokaże fakty, to na pewno jest to duża szansa do tego, żeby przebić się z tym komunikatem w sposób spokojny, tak, w sposób konsekwentny. To, co jest jeszcze istotne, to, że kropla drąży skałę. No, tak jak mam kontakty z ludźmi, na przykład gdzieś tam z Pomorza czy z Kaszub, i czasami oni się wypowiadają również na forum takim publicznym, że nikt się tym nie interesuje, nikt im nie pomaga, każdy broni tego swojego własnego interesu. Tak, rzeczywiście tak jest, bo my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jakoś nam się uda. Sąsiadowi może się nie uda, ale nam na pewno. Więc dopóki ktoś rzeczywiście na tym nie straci i nie poczuje na własnej skórze, to często się nie angażuje. I tak jest, i przyjmijmy to z dobrodziejstwem inwentarza. Tak? Natomiast to absolutnie nie oznacza, że można się poddawać, a już też zupełnie nie oznacza, że można o tym mówić publicznie. Przeciwnicy nasi, w cudzysłowie przeciwnicy, bo niekoniecznie muszą być przeciwnikami, bo one mogą za chwilę być naszymi sojusznikami, jeżeli ich przekonamy do naszych racji, czytają to również, tak? Więc jesteśmy może w mniejszej grupie, ale w grupie przynajmniej ja, tych ludzi, z którymi chcę być, chcę przebywać, chcę dyskutować i chcę wymieniać poglądy. I w tym kierunku sugeruję, żebyśmy dalej działali. Kropla drąży skałę, na pewno osiągniemy duże rezultaty, działając spokojnie, systematycznie, konsekwentnie. I jeżeli będziemy dobrymi partnerami w zakresie merytorycznej dyskusji dla władz lokalnych, to są również ludzie i na pewno warto z nimi rozmawiać. Dziękuję. Ja
Ja mam pytanie dotyczące Bałtyku. Bo tutaj w pewnym momencie to chyba nawet pan mówił o sytuacji, że po podczyszczeniu ten płyn, płyn po szczelinowaniu będzie zrzucany do Bałtyku. Będzie zrzucany do Bałtyku. No więc jakimiś rurami to będzie jakiś cały system, można powiedzieć, utylizacji ścieków poprzez wywalenie ich do Bałtyku. I to padło tak lekko i właściwie nikt tego tematu nie podjął, a to jest w zasadzie no, niesłychany temat, dlatego że Bałtyk nie jest naszym wewnętrznym morzem. I w zasadzie, nie wiem, przecież my chyba łamiemy jakieś prawa międzynarodowe i w zasadzie być może, tak złośliwie się wyrażę, może trzeba zainteresować kraje nadbałtyckie tym, co my planujemy im tam pod nos podrzucić. No jest to troszeczkę podkładanie nogi, można powiedzieć, Polakom, no ale no, być może nie ma wyjścia, może trzeba w ten sposób zadziałać, tak troszeczkę, no bo szczerze powiedziawszy, no ta informacja mnie bardzo poruszyła, ale właściwie nikt tutaj nie podjął tego tematu, no przecież Bałtyk to nie jest oczyszczalnia ścieków, no przepraszam. Dziękuję, to tylko tyle. Ja teraz do tego, co Ewa powiedziała, tak? Najpierw może trochę anegdotycznie, ale ku pokrzepieniu serc. Otóż będąc głównie gospodynią domową, prawda, obierając jarzynki w weekend, słucham sobie nieraz z zapałem Matysiaków przez radio od lat i nawet w Jeziolanach też. I to mnie bardzo dużo uczy, ponieważ Matysiakowie, kochani, co byście nie powiedzieli, ile tam mają tych seriali swoich, od zarania uczą ochrony przyrody. Tam jest ten zwariowany, wspaniały Józio i nie tylko. Tam Wisia i tam Dorota i nie skarżą się na wycinanie drzew. To jest nasze wsparcie teraz, kiedy walczymy przeciw wycince wszystkich drzew w warszawskich parkach i tak dalej. To jest jedno, więc myślę, że można na nich nieraz liczyć. A drugie, w Jezioranach niedawno też było. To co oni chcą od tego GMO? Zaraz, to jest tak czy tak? Bo już w końcu nie wiem, czy to dobre, czy to złe. No i też dobrze. Coś do przodu, słuchajcie, coś do przodu, prawda? To są takie dwa światełka, nie wprost, ale naokoło. To tak może jednak, prawda? No dobrze. Tutaj jeszcze uzupełnię tę kwestię, dobrze? To jest dokładnie dokument studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich. To jest autorem... zagrane na płycie, każdy dostał dzisiaj, na płytce ma to wytłoczone. Tak, i tam jest właśnie napisane, że ścieki ze szczelinowania trafią do Bałtyku. I może ktoś już w tej chwili zna odpowiedź na pytanie, może ktoś tutaj z obecnych zna już w tej chwili odpowiedź na pytanie, czy my nie łamiemy jakiegoś międzynarodowego prawa już w tym momencie, planując coś takiego. No i być może właśnie zainteresuje to zwłaszcza Szwedów i Finów, którzy są znani z tego, że bardzo troszczą się o ekologię. No dokładnie. Jeszcze jedną rzecz taką chciałem poruszyć, bo jak Państwo słyszeli, chcieliśmy tu przyjechać więcej osób. No udało nam się tylko w 4 osoby zamiast 20 osób. Między innymi skierowaliśmy zaproszenie do prezydenta Zamojskiego, prezydenta miasta Zamościa, który w tej chwili już jest chyba trzecią kadencję, jeśli się nie mylę. To jego też dotyczy, ponieważ Zamość jest otoczony dwoma koncesjami Chevronu, jest w zasadzie w centrum przyszłego obszaru górniczego. Moja żona poszła do prezydenta z zaproszeniem. Przyjął ją bardzo miło, proszę bardzo, siada, może kawa. Kiedy usłyszał, że to zaproszenie dotyczy tego naszego spotkania, omal ją nie wyrzucił za drzwi. Zrobiło wrażenie. Zrobiło wrażenie. Powiedział mniej więcej takie słowa. Ja nie będę uczestniczył w imprezie współfinansowanej przez Gazprom. Takie słowa padły, proszę Państwa. Ja to zostawię bez komentarza. No taka jest świadomość.
Można? Do pewnego stopnia miał rację. Otóż tak, no, chce czy nie chce uczestniczyć, dlatego że Gazprom wykupił no, zdecydowanie powyżej 20% koncesji. Także no, jest zamieszany Gazprom. Tutaj. I ten cały. I ten argument, który często no, jest jakby używany w rozmowach, zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi, no to, że jesteśmy płaceni, opłacani przez Gazprom. No teraz upada, prawda? Jeżeli Gazprom ma zdobywa coraz więcej koncesji na gaz łupkowy w Polsce, no to, no to, to jakby przeczy samemu sobie, tak? Cały ten zarzut. No ja chciałbym o paru rzeczach naraz, bo tak, była mowa, żeby jacyś politycy nam pomogli tutaj. Zdaje się, że nie ma takiej szansy i to jest też odpowiedź na pańskie zainteresowanie, panie redaktorze, tym, dlaczego jest taka zgoda wśród polityków. No to jest bardzo proste, bo przymiarki do nowego prawa geologicznego i górniczego były w 2006 roku. W 2008, jeszcze za czasów PiS-u, zostało wydane pierwsze koncesje. W 2007. I ówczesny główny geolog kraju z PiS-u, no później całą historię z PO znamy, jest w tej chwili wiceprzewodniczącym komisji, która majstruje dalej przy tym nowym prawie. To znaczy wprowadza on, bo byliśmy dwukrotnie na spotkaniu w Sejmie, jako zresztą razem tutaj w kilka osób, no i on jest jakby głównym no, tym sprawczym, który właśnie chce jeszcze popsuć to prawo. No, no kilka zapisów, nie będę tego rozwijał, ale ono jest jeszcze gorsze niż było, to znaczy gorsze dla społeczeństwa. Także nie mamy co liczyć na polityków, bo te wszystkie mutacje okrągłostołowe, nie chciałbym być tu no, jakby upolityczniony, tak? No, nie wejdą ze społeczeństwem, nie będą działały razem. Teraz tak. Ja osobiście, nie wiem jak państwo, ale jestem bardzo zadowolony z udziału dzisiaj naszych ekspertów. Tutaj myślę o Instytucie Nafty i Gazu, a także z Akademii Górniczo-Hutniczej. Ci panowie mają dużo odwagi. I tak, ja byłem niedawno na AGH, tam jest taka awantura, że chcieli wyrzucić dziekana, człowieka o ogromnym stażu, właśnie z powodu zajęcia stanowiska osobistego no, w sprawie gazu łupkowego, tak? Także rozumiecie, co się dzieje. Więc tutaj pełen szacunek właśnie dla tych panów i jednocześnie pewna rada. Wszędzie, gdzie jest tylko to możliwe, niech uczestniczą eksperci. Eksperci, którzy no, poza głosem oczywistym, tym obywatelskim, no będą podpierać właśnie oczywistymi dowodami, no, czy to w zakresie techniki, czy ekonomiki, czy właśnie no, taki głos specjalistyczny, to jest bardzo ważne. Teraz tak, jeśli chodzi o gminy. Większość gmin była wybrana, to znaczy większość wójtów, prezydentów i burmistrzów została wybrana no przez społeczeństwo i są to jakby niezależni, ale to jest nie do końca prawda. Ja miałem taki telefon od jednego z wójtów z województwa łódzkiego, no i tak przy rozmowie on się pyta, ty słuchaj, jak to właściwie z tymi łupkami jest, nie? No mówię, no bardzo niedobrze, bo ta eksploatacja grozi tym i tego, on nie mówi, nie, to jaka eksploatacja, u mnie tylko będzie rozpoznanie. I jak to, co ty mówisz? Nie, to rozpoznanie tylko. Nie zdają sobie sprawy, jaki jest ciąg zdarzeń tych prawnych. Po prostu wtedy, kiedy ktoś rozpozna ten gaz, już jest cały łańcuszek, taki, z którego gmina i społeczeństwo nie wyjdzie, bo mówi się o tym, że to jest ostateczny akt prawny, który jest
nie do podważenia, że może wywłaszczyć w ramach celu publicznego, czyli no, zostało ustanowione prawo ponad prawem samorządowym i ponad prawem własności. A jeszcze jest taki argument, nie? To taki pierwszy, najważniejszy. Nie, u mnie będzie tylko jedna wiertnia. Nie? Mówię, no zaraz, a co później? Później będziesz mówił, miał kilka tysięcy. Nie, to niemożliwe. Nie? Dopiero, ale do czego zmierzam? Do tego, że chcemy zrobić debatę na przykład w województwie łódzkim z tymi gminami, które od jesieni do niedawna nie miały czasu, bo rozliczenia roczne, bo ustalanie budżetu i teraz jest zainteresowanie. Jest, no przynajmniej w województwie łódzkim, no gdzie nam tutaj jest najbliżej, coś się zmienia, nie? Czyli te informacje, które zostały tak zasiane, zaczynają w samorządach wzrastać. I też trzeba wziąć pod uwagę, że oni nie są samodzielni. No bo tak, bo jest takie ociąganie na, no wiesz, do, ze starostą, starosta ma inne zdanie na przykład, nie? No wiadomo, że starosta już jest ciałem politycznym, niewybieralnym przez tak szeroko przez społeczeństwo jak wójt, na innych zasadach. To samo z Urzędem Marszałkowskim, który rozdaje pieniądze, tak? Więc te sprawy są, się tak jakoś wiążą. No no może przejdę, no nie będę tego dalej rozwijał. Aha, mamy analizę opłacalności, ona się pokaże w książce, która będzie, no mam nadzieję, takim mocnym argumentem dotyczącym opłacalności wydobywania gazu łupkowego w Polsce. Ta analiza, jaka jest, taka jest, wydaje mi się, że nikt nie zrobił lepszej, zwłaszcza myślę tutaj o rządzie. No, ona pozwoli też, bo to jest napisane w języku możliwie jak najprostszym, argumentować, że to wszystko jest nieopłacalne. To, co ja dzisiaj troszeczkę zaznaczyłem, że właściwie po co ten gaz społeczeństwu, tak? Tak? I tam są na to dowody, czyli warto to używać. Teraz tak, jeśli chodzi o dyrektywę węglowodorową i sprawy prawne związane z Unią Europejską, to po pierwsze, no nie zdążymy, mówię tu o społeczeństwie, wypełnić tą ankietę, bo przyszła taka ankieta z Parlamentu Europejskiego, która jest na płytach, tam zostało raptem parę dni. To jest tak, że wszystko zrobiono, żeby ta ankieta nie dotarła do szerokich mas społeczeństwa i wypełniają Gazprom i firmy, które są zainteresowane. Oczywiście w taki sposób, że my chcemy tego gazu, tak? Także jeżeli się uda jakieś ankiety wysłać, to dobrze, jeżeli nie, no to warto, korzystając z naszej treści, wysłać do Parlamentu Europejskiego prośbę o przedłużenie terminu, przynajmniej o kilka miesięcy. Proszę? Tak? No dobrze. No i już na koniec. Tak się złożyło, że my tutaj w skromnym gronie łódzkim kiedyś walczyliśmy z odkrywką węgla brunatnego na terenach rekreacyjnych i olbrzymim zasobie geotermalnym i udało nam się. To póki co jest taki jedyny wyraźny sukces. Uczestniczymy też w związku z tym pewno w takiej koalicji Rozwój tak, odkrywki nie. Chodzi oczywiście o węgiel brunatny i ostatnio zostaliśmy zaproszeni także do koalicji antyjądrowej. Nie mówię po to, żeby się chwalić, jesteśmy tu atrakcyjni, że wszyscy chcą. Proszę? Otóż to, żeby zrobić, chcę Państwu powiedzieć, że jest wielu naukowców, ekspertów, wymienię tutaj choćby pana profesora Popczyka, który założył taką koalicję energetyczną, ale wśród naukowców, czyli moglibyśmy mieć poparcie, bo ci ludzie mówią właśnie takim samym głosem, jak dzisiaj tu słyszeliśmy,
że po pierwsze ten gaz... Ja chciałam ad vocem dorzucić właśnie wszystkie te samorządy, gminy we Francji, które są w tym stop łupką, to one nie mówią o szczelinowaniu. Oni wszyscy mówią stop łupką, bo mówią to jest technologia przeszłości, to jest przeciwne zmianom klimatycznym, to jest węglowodór, my chcemy skuteczność energetyczną i energię odnawialną, więc to jest zmiana w ogóle patrzenia. No tak, i właśnie tu chciałem odpowiedzieć pani w białym sweterku sympatycznej, która zadała mi pytanie, no mniej więcej takie, czy jest jakaś alternatywa dla gazu łupkowego. No to po pierwsze możemy zgazowywać odpady, czy to rolnicze, czy to osady pościekowe, odpady komunalne, możemy zgazowywać węgiel, zarówno wewnątrz złożowo, jak i po wydobyciu. Są technologie, które powinny wejść z gazowywania w złożu węgla brunatnego. Właśnie tu z panami profesorami rozmawialiśmy na ten temat. Ale przede wszystkim są odnawialne źródła energii. Zasób geotermalny, gdybyśmy zechcieli, który, uwaga, stoi w kolizji z wydanymi, z obszarami na wydanej koncesji. I nie może być równolegle prowadzone wydobywanie gazu i wód termalnych. To są olbrzymie zasoby, wielokrotnie przekraczające zapotrzebowanie na energię w Polsce. No, nie ma wytłumaczenia, bo może jest tylko takie, że nie ma lobby geotermalnego i nie zarabia póki co lobby geotermalne, w związku z tym nie ma jak przekonywać polityków. Możemy to nazwać, że póki co to jest antykorupcyjne. To nie pasuje chyba do obecnej sytuacji. Także tak, jeszcze już zupełnie na zakończenie, przypominam, ankieta, później zespolenie działań, więc proszę, żeby się wyłoniły osoby, które zechciały pracować i pomóżmy siły tutaj te trzy koalicje, żeby były razem. Mogę tylko trzy zdania? Ja tutaj latam z kamerą. Tak, nazywam się Maciej Kameram. Chciałem tylko wam powiedzieć, ponieważ... Halo, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jeszcze bliżej? Strasznie istotne, żeby powstała szybko ta koalicja w Polsce. Byliśmy z Markiem w Czechach tydzień temu, właśnie wróciliśmy i powstała koalicja europejska. Nazywa się Anti-Frag Alliance. Było tam 17 krajów z Europy i Południowa Afryka. Ludzie są bardzo, tam są naprawdę fajni aktywiści. Trochę ja się tam głupio znalazłem, udawałem przedstawiciela Polski, a po prostu pracuję nad filmem o gazie łupkowym. I podpisaliśmy tam petycję. Ja wszystkim chętnym dam namiary, stworzyłem taką grupę Google, w którym jesteśmy wszyscy. To jest taka grupa, specjalnie zrobiłem tą grupę Google, żeby nikt nie mógł przejąć nad tym kontroli. Tam po prostu wszyscy są właścicielami tej grupy, więc tam jakby nie ma mowy o tym, żeby jakiś kraj przejął kontrolę nad tą wymianą maili. I z takich pierwszych akcji jest petycja do podpisania na 22 marca, która będzie przekazana panu Barroso. To jest Światowy Dzień Wody. I to jest bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Właśnie dostałem tekst tej petycji zrobiony przez tam aktywistów w Niemczech. Także wszystko. No pewnie, no to jakby ja służę kontaktem i myślę, że. Już, no mój kontakt jest mhamela@gmail.com. Przez samo H razem bez kropki. Hamela. Tak. Ale chciałem tylko zakończyć tym, że myślę, że jest super ważne, żeby właśnie, żeby aktywiści, którzy są w Polsce bardzo, no, bardzo rozproszeni, żeby stworzyć coś takiego, ten pomysł już się tli, my mieliśmy nazwę No Fracking Polska,
Kupiliśmy domeny, pracujemy nad tą stroną. Ja chętnie od tam kilku stron się też to zaangażuję. Marek jest dobrym duchem tego pomysłu od początku, więc myślę, że jest pole do popisu, brakuje trochę ludzi. No i myślę, że trzeba to zrobić bardzo szybko, bo w Europie wszyscy są daleko, daleko przed nami. Adres jeszcze raz? M. Hamela. Bez kropki. Małpa@gmail.com. Maciej, ja jestem Maciek. Tak jest. A ta grupa z Google'a to przez pana trzeba, tak? Wszyscy napiszemy do Maćka, a Maciek na nowo. A ja was wrzucę do tej grupy i będziecie dostawać wszystkie maile, które są, to jest tam, ustaliliśmy, że to wszystko jest po angielsku, że piszemy... Tak, tą koalicję, żeby stworzyć, to trzeba jakiś taki list po prostu zrobić, że została zarządzona koalicja... Jeszcze na koniec chyba ostatni głos pani. Dziękuję. Króciutko chciałam tylko powiedzieć, że obywatele jednak się organizują i zapewne część z państwa słyszała o Stowarzyszeniu Demokracja Bezpośrednia i tam jest tworzona taka sieć 118, ponieważ żeby był złożony obywatelski projekt jakiś ustawodawczy, potrzeba 100 tysięcy podpisów zebrać w ciągu 3 miesięcy. Więc żeby było to wykonalne, to stowarzyszenie organizuje właśnie taką sieć, żeby można było szybko po prostu te podpisy zebrać. Więc zachęcam po prostu do zajrzenia na tę stronę. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia. Zresztą jeszcze mogę polecić, obywatele decydują, bo to też Szwajcaria finansuje, prawda? Chodzi tutaj o petycję. A, no właśnie, to nie muszę nic mówić w takim razie. I w ogóle jest jeszcze też Demokracja Bezpośrednia, partia, która chce zmiany ordynacji wyborczej, to też pewnie państwo się orientują, ale nie chcę tutaj o partiach mówić. Stowarzyszenie jest transparentne, dobrowolne i można się z nim zapoznać. Panie Marku, to chyba jakieś zamknięcie teraz, całości chyba, tak? Dziękujemy państwu za udział w tej dyskusji, będzie zapis, ale to już pan Marek Kryda powie, jak to dalej. Ja bardzo dziękuję wszystkim za udział, a zwłaszcza tym, którzy tutaj pan z Kaszub musiał wracać do domu, ale on mówił, że całą noc jechał tutaj kuszetką. Niektórzy Kaszuby nie dotarły, poza tym szkoda, wielu się przebijało przez zaspy. Myślę, że było dobre spotkanie, że to jest początek pewnej drogi. Już możemy centralnie coś robić na poziomie kraju. To jest zupełnie nowa jakość. I róbmy może małe rzeczy na początku, ale do końca. Róbmy rzeczy konkretne. Pracujmy z władzami lokalnymi na ile możemy, pracujmy z mediami. I załatwiajmy określone problemy, czy dotyczące regulacji prawnej, czy zagrożenia wody, czy coś konkretnego. Bo my Polacy mamy tendencję, żeby bardzo dużo mówić o ideach, o tym, jak dużo możemy zrobić, ale to jest czas tutaj, żeby zrobić rzeczy takie bardzo przyziemne. I my mamy kontakty do państwa, mamy te wszystkie e-maile, państwo macie nasze namiary. My ruszamy już niedługo ze stroną internetową. Będzie bardzo dużo informacji na tych stronach. Myślę, że to jest początek jakiejś dłuższej drogi może, ale myślę, że zakończy się ta droga sukcesem. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze ja na koniec dwa słówka. Wolontariuszem jestem, to prawda, nie prowadzącym, więc przepraszam cię Marku, wcięłam się. Chciałam państwu powiedzieć, że mamy medium, jedno medium już bardzo przyjazne nam, to jest internetowe radio bez cenzury. My co czwartek o godzinie 20:00, w tej chwili zaczynaliśmy jakby w centrum sami, prowadzimy już w tej chwili wspólnie w jednym pokoju, mając również Barbarę i Andrzeja. Ja zapraszam wszystkich liderów, wszystkich miejscowości, że tak powiem, którzy mają oczywiście dostęp do internetu i zwykłe narzędzie, jakim jest Skype, po prostu Skype'a. Możemy co czwartek poświęcamy pierwszą godzinę całkowicie temu, co się dzieje w gazie łupkowym o godzinie 20:00. Zatem
bardzo proszę, jeżeli Państwo chcecie i macie coś ważnego do przekazania z Waszej, dokładnie z Waszego, że tak powiem, podwórka, że wójt się nie zgodził, że prawda, ktoś tam przekracza prawo albo dzieje się coś niepokojącego, na pewno w radio możemy bezpośrednio Państwu dać głos. To jest pierwsze jakby obywatelskie radio niezależne, w którym zresztą możecie prowadzić w nim prawdopodobnie i jakieś inne audycje, jeżeli macie oczywiście hobby takie jak demokracja i obywatele decydują. Tak. Dziękuję ślicznie wszystkim. Dziękujemy.